10 miliardów euro dla krajów dotkniętych powodzią, to zadeklarowała wczoraj Ursula von der Leyen, która odwiedziła Polskę. Z tego połowa, 5 miliardów, ma przypaść Polsce. To dużo? Mało? Te pieniądze pokryją jakie potrzeby? Oj, to jakie będą potrzeby, jakie są straty wywołane przez ten kataklizm, to pewnie będziemy w stanie ocenić dopiero wtedy, kiedy minie bezpośrednie zagrożenie. Teraz, kiedy opada woda w takich miejscowościach, jak opadła woda w takich miejscowościach jak Kłodzko, Głuchołazy czy Lewin Brzeski, widać cały ogrom zniszczeń. Nasi parlamentarzyści w zasadzie wszystkich ugrupowań, oczywiście z najbliższym mojemu sercu Polski 2050, Szymona Hołowni, odwiedzają te miejsca, wiozą tam pomoc. Wszyscy chyba w Polsce zaangażowali się w gromadzenie pomocy dla powodzian. Dziś najbardziej potrzebne są osuszacze. To są te urządzenia, które wyłapują wilgoć z powietrza. Takie informacje przekazujemy na grupach, w których organizujemy tę pomoc. No i te miejscowości, o których jest głośno, ale też takie, o których głośno nie jest, na przykład Czechowice-Dziedzice na Śląsku, bo przecież tam też dość mocno ta miejscowość była zalana, czy wszystkie inne, o których nie mówimy w tak zwanym mainstreamie, w tym głównym przekazie. Myślę, że program szacowania strat nastąpi wtedy, kiedy bezpośrednie zagrożenie minie, no i wtedy będzie można to wszystko wyliczyć. Panie ministrze, czy jest pan w stanie wyjaśnić jedną rzecz, bo te 10 miliardów to nie są wcale nowe pieniądze, to są już pieniądze z Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, które już są zawarte w budżecie Unii Europejskiej. Tutaj jakby nowością jest to, że jest po prostu zgoda Komisji Europejskiej na szybkie działania i zniesienie wymogu dofinansowania krajowego. Coś to zmienia? Tak, oczywiście, no te pieniądze, te środki staną się łatwiej dostępne. My też dokonujemy przeglądów w ministerstwach środków, które posiadamy i oznaczamy te, które można uruchomić jako wsparcie dla osób dotkniętych powodzią. W tym momencie będzie istotne, jak szybko te środki będą mogły trafić do potrzebujących. No wiadomo, że środki budżetowe to jest taki rodzaj pieniądza, który wymaga spełnienia całego mnóstwa warunków formalnych. Myślę, że będzie tutaj potrzebne maksymalne uproszczenie tego procesu, tak żeby ta pomoc celowana tam, gdzie ona jest potrzebna, dotarła jak najszybciej i była jak najpewniejsza. Mam teraz informację, że województwo lubuskie odwiedzi dzisiaj premier, który bierze udział w sztabie zarządzania kryzysowego. Odwiedzi także to województwo nieco bardziej na zachód i nieco bardziej na północ. Natomiast panie ministrze, mówi pan o pieniądzach. Przegląd środków w ministerstwach. Rozumiem, że Ministerstwo Cyfryzacji też ma jakieś środki, które jest w stanie przeznaczyć zgodnie ze swoimi kompetencjami na walkę z powodzią. Już walczymy i już przeznaczamy nawet nie tyle środki finansowe, co środki techniczne. Decyzją pana premiera Gawkowskiego, ministra cyfryzacji, uruchomiliśmy posiadane przez nas Starlinki, zapewniając łączność w tych miejscach, w których ta łączność została zerwana. Czy to przez podmycie stacji bazowych, tak zwanych BTS-ów, czy to poprzez wymycie kabli czy światłowodów, które zapewniały łączność. Jesteśmy w stałym kontakcie z operatorami sieci komórkowych. Sprawdzamy, jak wygląda pokrycie łącznością. Robimy to, co należy do zadań Ministerstwa Cyfryzacji. Mam dużą satysfakcję, że ze strony biznesu, ze strony operatorów i operatorów sieci szerokopasmowych, i operatorów sieci komórkowych jest pełna współpraca. Bezpośrednio po naszym łączeniu będę miał połączenie konferencyjne właśnie z operatorami, żeby odebrać informacje, jak wygląda dziś łączność na terenach, które są zalane, na terenach, z których zeszła woda. I to są dobre informacje. Jedynie kilkanaście stacji bazowych jest pozbawionych zasilania i tam operatorzy starają się podstawić mobilne stacje nadawcze, żeby ta łączność, ten zasięg był. Panie ministrze, pozostańmy w tym temacie. Ile i gdzie tych Starlinków zostało przeznaczonych i kto z tego korzysta? Czy mogą korzystać z tego po prostu mieszkańcy, żeby no, być w kontakcie, nie wiem, z rodziną, ze służbami? Czy to jest łączność przeznaczona typowo dla służb? Wszyscy mogą z tego korzystać. Te Starlinki to jest technologia, która łączy się z satelitą i rozsiewa ten internet z satelity na tereny przylegające do urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi. Nie dalej jak kilka dni temu jeden z polskich parlamentarzystów dzwonił do mnie właśnie za pośrednictwem tego Starlinka i prosił, żeby umieścić kolejnego w miejscu, w którym zorganizowano ośrodek pomocy dla powodzian.
80 takich sterlingów wyjechało już w niedzielę. Państwowa Straż Pożarna zawiozła je tam, gdzie były najbardziej potrzebne. Kolejne czekają. Są też sterlingi, które przekazujemy bezpośrednio służbom po to, żeby to służby mogły zorganizować swoją łączność awaryjną. Ta technologia bardzo dobrze się sprawdza. Ona sprawdza się nie tylko w przypadkach katastrof żywiołowych, ale no, jest używana wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości utrzymania pełnego dostępu do internetu tradycyjnymi drogami. Panie ministrze, ja dzisiaj zaktualizowałem sobie aplikację mObywatel. Tam jest pewna nowość, alert powodziowy. Czy mógłby pan o tym opowiedzieć? Implementujemy do mObywatela usługi, które są przydatne dla obywatelek i obywateli, dla mieszkańców, po to, żeby jak najlepiej te aplikacje wykorzystać. Tak jak pewnego czasu pojawiły się tam informacje o jakości powietrza, wtedy kiedy było zagrożenie smogowe, tak teraz, kiedy jest zagrożenie powodziowe, mObywatel przekazuje informacje o zagrożeniu powodziowym, takie właśnie alerty. Te, które są udostępniane na stronach rządowych, na takim jak gdyby hubie informacyjnym rządowym, który niesie informacje o powodzi. Teraz sprawdzę adres, żeby nie być tutaj. A no właśnie o to bardzo poprosimy, bo to jest bardzo istotna informacja, gdzie można te wszelkie informacje dotyczące pomocy pozyskiwać. Na pewno można to zrobić w aplikacji mObywatel, co jeszcze przed wejściem do studia sprawdziłem. Jak pan minister będzie już gotów, żeby podać adres, to poprosimy. I jest jeszcze kolejne pytanie. Czy pan minister jest gotowy, tak? Ten adres znamy? W pewnej konfuzji jestem, bo żeby sprawdzić to, musiałbym się z państwem rozłączyć. Dobrze, panie ministrze, zatem umówmy się tak, na pana Twitterze znajdziemy na pewno te informacje po naszym programie albo na Twitterze Ministerstwa Cyfryzacji. Bardzo prosimy również o informację dotyczącą tego, gdzie jeszcze są problemy z łącznością, bo tak jak pan mówił, po naszym łączeniu będzie pan z operatorami sieci komórkowych rozmawiał. Natomiast kolejne ważne pytanie, czy w związku z powodzią my w sieci, w internecie, w polskim internecie możemy być narażeni na jakieś zagrożenia typu właśnie dezinformacja? Tak, dezinformacja jest powszechna. To jest dezinformacja nie tylko przyjmująca postać wpisów w mediach społecznościowych. Przecież każdy i każda z nas ma dostęp do mediów społecznościowych i tam na przykład pojawiają się informacje o tym, że gdzieś tam będą wysadzone wały. Nie należy wierzyć takim informacjom. To są informacje przekazywane przez ludzi, których celem jest właśnie dezinformowanie. Wczoraj media informowały o tym, że jakaś osoba przebrana w mundur przypominający mundur wojskowy niosła właśnie takie jakieś kasandryczne wizje, że wały będą wysadzane, że na polderach, na terenach zalewowych będzie kierowana woda. Ta osoba została zatrzymana przez służby. Trwają w tym momencie czynności wyjaśniające. Z informacji, które dzisiaj przekazano, wiadomo, że takich przypadków było więcej. Musimy być odporni na informacje, tylko sprawdzone informacje, tylko informacje pochodzące z Centrum Zarządzania Kryzysowego, ze sztabów, są informacjami, które można ufać. Proszę mieć ograniczone zaufanie co do tego, co jest przekazywane w mediach społecznościowych, szczególnie przez osoby, które nie są zweryfikowane. I chyba też ograniczone zaufanie do zbiórek w sieci. Nie chodzi o to, żeby nie pomagać, natomiast trzeba uważać w jaki sposób, bo naszą chęć pomocy chyba też chcą wykorzystać ludzie o niekoniecznie dobrych intencjach. Tak, na stronie głównej www.gov.pl jest odnośnik do strony, do tego hubu informacyjnego, który gromadzi wszystkie informacje powodziowe, więc wystarczy wejść na główną stronę polskiego rządu, czyli gov.pl, to jest ta strona, która agreguje wszystkie informacje publiczne, wszystkie informacje z domeny, z administracji publicznej i tam na żółto oznaczony jest link, który gromadzi wszystkie informacje powodziowe. To są najpewniejsze miejsca, w których możemy takie informacje pozyskać. Polecamy również strony samorządów, bo samorządy lokalne mają najlepszy dostęp do tego, co się dzieje na ich terenie. Na stronach samorządowych, na profilach burmistrzów, wójtów, osób, które zarządzają tym kryzysem bezpośrednio, te informacje pojawiają się zawsze najpierw. Czy Ministerstwo Cyfryzacji weryfikuje, sprawdza ewentualnie tą chęć podszycia się pod ludzi zbierających pieniądze? Po prostu no chyba należy to nazwać wprost, że to są złodzieje, którzy żerują na ludzkiej empatii, na chęci pomocy. Czy ministerstwo w jakikolwiek sposób śledzi te fałszywe zbiórki i próbuje je wyłapywać?
Tak, w NASK-u, czyli w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, to jest Państwowy Instytut Badawczy, który jest podległy Ministerstwu Cyfryzacji, od zawsze prowadzone są działania zmierzające do walki z dezinformacją. Ta prawidłowość, którą obserwujemy, polega na tym, że kiedyś takie profile rozsiewały informacje o szkodliwości szczepionek, potem one rozsiewały informacje o szkodliwości sieci 5G, a teraz przekazują fałszywe informacje na temat powodzi. To są bardzo często konta, które działają z kierunku rosyjskiego, białoruskiego. Oczywiście nie wszystkie, nie jest to prawidłowość, ale jest to jakieś takie generalne, tak można je zdefiniować. Bardzo dużo jest dezinformacji, szczególnie w tych kanałach mediów społecznościowych, więc polecam tutaj pewnego rodzaju uwagę, żeby te informacje po prostu sprawdzać. Nie każda z takich informacji jest prawdziwa. Sprawdzajmy kilka razy, zanim zaczniemy w to wierzyć. Panie ministrze, jeszcze jedna pilna informacja sprzed chwili. Donald Tusk mówi, że będzie pełnomocnik rządu do spraw odbudowy popowodziowej. Czy my znamy już może nazwisko tego pełnomocnika? Oj, myślę, że mnie pan przecenia, panie redaktorze. Skoro pan premier tak powiedział przed chwilą, to ja się o tym pewnie dowiem tuż po zakończeniu naszego łączenia, ale to jest jeden z elementów właśnie sprawnego działania rządu w tym zagrożeniu. To, że sztaby kryzysowe odbywają się w miejscach, które są narażone na zalanie, że rząd jest blisko po prostu tych wydarzeń. To, że koordynujemy wszelką możliwą pomoc i ta pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. To, że pan premier ma bezpośredni ogląd sytuacji, przebywając blisko tych wydarzeń, to jest oczywiście naturalna decyzja, że powoła pełnomocnika do spraw odbudowy. Podobnie jak naturalną decyzją było rozpoczęcie przez wojsko programu Feniks, który też obliczony jest na likwidowanie tych strat popowodziowych. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Państwa.